Przejdziemy do tego elementu typowego spotkania z państwem, z mieszkańcami. Będę chciał was poinformować o tym, co się dzieje tutaj, w tej dzielnicy, co się będzie działo w najbliższym czasie i co się dzieje w mieście i co się będzie działo również w najbliższym czasie w naszym mieście. Są ze mną, tak jak zwykle, współpracownicy z urzędu, są radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym, są radni Rady Powiatu, jest pan starosta, pan wicestarosta. Myślę, że na wszystkie pytania udzielimy wyczerpującej odpowiedzi. Proszę państwa, na poważnie, to do tego, żeby dzisiaj się spotkać, zainspirowało pismo, które otrzymałem z Polskiej Spółki Gazowniczej z Łodzi. Pismo takie, które no jest w pewnym sensie i niepokojącym pismem, ale też jest takim głosem wołania o pomoc. Otóż, proszę państwa, wszyscy wiemy, że nasza dzielnica przechodziła proces gazyfikacji, tak zwany pierwszy etap, o którym mówiliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się przyłączyli już do sieci gazowniczej, ale też wiem, że wielu mieszkańców czeka na drugi etap tej inwestycji i tutaj jest problem. Jest problem natury takiej, że Łódzka Spółka Gazownicza zorganizowała już drugi przetarg i nie przystąpiła żadna firma, nie została złożona żadna oferta, żeby tą inwestycję budowy sieci gazowniczej w Tomaszowie na Ludwikowie wykonać. Jest to o tyle ważne, że później w następstwie pozwoliłoby nam to, żeby połączyć kolejną dzielnicę, sąsiednią dzielnicę, więc apeluję, jeżeli państwo macie jakichś znajomych, bo przecież mamy różnych znajomych, jeżeli znacie państwo takie firmy, czy ludzi pracujących w dużych firmach, które mogą podjąć się tego zadania, to nie zwlekajcie, najszybciej do mnie można takie informacje przekazać i zależy mi na tym, żeby całe osiedle było zgazyfikowane. Liczę na to, że razem, wspólnie uda nam się takiego wykonawcę tutaj na miejscu znaleźć, żeby go namówić, aby ofertę w kolejnym przetargu w Łodzi już ktokolwiek złożył, bo to jest niezbędne, żeby ten proces się odbył. Ale proszę państwa, w tej jednej części już jest gaz i myślę, że wielu już się przyłączyło. Ci, co się nie przyłączyli, to polecam. Podobno jest to w tej chwili chyba najtańsze źródło ciepła dostępne, więc polecam, żeby się przyłączyć. Proszę państwa, i teraz kolejna informacja. Otóż tak jak zapowiadaliśmy, wszyscy państwo, część państwa czeka też na to, aby ruszyły prace budowy pierwszego etapu, budowy dróg osiedlowych w naszej dzielnicy. I to jest w ogóle troszkę paradoksalne, ale okazuje się, że dokumenty na poziomie rządowym czy samorządowym, one tym wojewódzkim, one niestety dłużej wymagają dłuższej procedury i dłuższego procedowania niż sama inwestycja, ponieważ my już czekamy na podpisanie umowy dość długo, ale mam dla państwa dobrą wiadomość, bo tą umowę lada dzień powinniśmy już podpisać. Nie będziemy zwlekać z wyłonieniem wykonawcy, bo takowego już wyłoniliśmy, natomiast przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty, bo on może być dopiero rozstrzygnięty po podpisaniu umowy, ale w momencie, kiedy tylko ta umowa zostanie podpisana, wykonawca, mamy nadzieję, jesteśmy po rozmowach, dzisiaj ustalaliśmy harmonogram prac, wykonawca powinien wejść na uliczki osiedlowe około 15 lipca. Takie mamy plany, tak dzisiaj w ramach harmonogramu ustaliliśmy. Także będzie to osiedle się na pewno bardzo, bardzo mocno zmieniało. I tutaj apel do wszystkich mieszkańców ulic Jana, Edwarda, Grażyny i wszystkich tych bocznych, że to jest, proszę państwa, ostatni moment na to, żeby dokonać inwestycji przyłącza
czy kanalizacyjnego, czy gazowego. Dlaczego? Dlatego, że jak już tam zostaną położone twarde nawierzchnie, łącznie z kostką, to przez pewien czas na pewno nie uzyskacie Państwo zgody na podłączenie się, jeżeli Państwo się zdecydujecie. Dlaczego? Dlatego, że będziecie musieli Państwo przejąć na siebie chociażby warunki gwarancji, a na pewno tego nie będziecie w stanie udźwignąć, bo to są gigantyczne pieniądze, jakie spoczywają zawsze na wykonawcy w ramach jakichś usterek, które zawsze mogą się pojawić. W sytuacji, kiedy będzie jakakolwiek ingerencja, ta gwarancja nam przypadnie i na to sobie na pewno nie możemy pozwolić. Tak więc bardzo serdecznie Państwa proszę, żebyście przeanalizowali to w swoich domach i jeżeli nie przyłączyliście się do sieci kanalizacyjnej, a planujecie przy tych uliczkach, o których wspomniałem, to zróbcie to jak najszybciej, bo myślę, że te prace potrwają, być może skończą się do końca roku, ale nie jesteśmy w 100% przekonani. 20% prac zakładamy, że zostanie przerzuconych na rok następny. Prawdopodobnie będzie to tylko ten etap ułożenia warstwy ścieralnej, natomiast warstwa asfaltowa już do końca roku, do świąt Bożego Narodzenia powinna już zostać położona. To jest kilka ładnych milionów złotych. Na tę inwestycję pozyskujemy dofinansowanie z rządowego programu budowy dróg. W innym wypadku, gdyby nie te środki rządowe, tego zadania byśmy po prostu nie byli w stanie w takim wymiarze wykonać. I już projektujemy kolejne, będziemy składać kolejne wnioski i mam nadzieję, że te prace sukcesywnie z roku na rok będą w naszej dzielnicy przebiegały. Proszę Państwa, z tego co wiem, od tego również uzależnione jest, od tych inwestycji w sieci, uzależnione jest też dokończenie budowy ulicy Ludwikowskiej. Jest Pan Starosta. Mam nadzieję, że jak za chwilę Państwo udzielicie takiego werbalnego, a może takiego ręcznego poparcia, to tą inwestycję dokończy i ten chodnik po drugiej stronie ulicy Ludwikowskiej do ulicy Białobrzeskiej zostanie wykonany, ale to musicie mi Państwo pomóc, bo mamy starostę na miejscu. Ręczne poparcie to jakieś brawa czy coś takiego, takie solidne, to myślę, że starosta nie będzie miał wyjścia. Nie, proszę Państwa, Pan Starosta jest bardzo przychylny i ja mam nadzieję, że z radnymi i z zarządem to dokończymy, bo to już by było taka, to by była taka wisienka na naszym torcie ulicy Ludwikowskiej. Tak więc sporo zostało poczynione w naszej szkole i wewnątrz i na zewnątrz, ale to wszystko robimy dla naszych dzieciaków. W piątek, proszę Państwa, to też ważna informacja, ona bezpośrednio nie dotyczy naszej dzielnicy, ale dotyczy całego naszego miasta. Podpisujemy umowę na budowę żłobka, więc też te prace lada moment z budową nowego żłobka ruszą, tak więc zachęcam wszystkie młode mamy, nie tylko młode, wszystkie mamy zachęcam do tego, żeby z tego żłobka skorzystać, bo będzie on naprawdę bardzo nowoczesny, bardzo bezpieczny dla dzieciaków i myślę, że długo oczekiwany przez mieszkańców całego naszego miasta. Proszę Panią Ulę Seredyn, żeby zachęciła Państwa, bo to są ostatnie godziny, żebyście mogli oddać głos na projekt budżetu obywatelskiego. Dla mnie wszystkie projekty, które złożyli mieszkańcy naszego miasta są bardzo ważne, więc pozwólcie Państwo, że to Pani Ula będzie Państwu opowiadać w tym projekcie. Ja bardzo serdecznie proszę Państwa o głos dotyczący naszego osiedla. Budżet obywatelski dzisiaj do godziny 12 jeszcze jest uruchomiony na stronach internetowych Budżet Obywatelski 2020 i bardzo proszę o oddanie głosu na projekt społeczny pod tytułem Aktywny Senior i Junior Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt ten obejmuje fundusze na sprzęt sportowy na to boisko, gry dydaktyczne brukowe, które są przed szkołą, chcielibyśmy tutaj obok
hali gimnastycznej, jak również poszerzenie placu zabaw przed budynkiem szkolnym. I oczywiście przewidziana jest jeszcze wycieczka dydaktyczna dla młodzieży szkolnej i dwa wyjazdy do teatru dla mieszkańców naszego osiedla, głównie dla seniorów. Budżet obywatelski TBO 22 łamane przez 2020, dziś do godziny 12. Internetowo potrzebny jest PESEL i adres zamieszkania lub numer karty Tomaszowi Janiny. Bardzo serdecznie dziękuję za oddane głosy tym, którzy oddali, a którzy jeszcze nie wiedzieli o tym już lub byli niezdecydowani, to zachęcam jeszcze raz. Aktywny senior, junior Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz czas na zadawanie pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Anna Pietrzyk, mieszkam tu od 100 lat albo dłużej i jestem bardzo szczęśliwa, że doczekałam tej chwili, że mamy piękne boisko, piękną salę gimnastyczną i chciałam w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi i władzom Tomaszowa. Dziękujemy pięknie. Dzień dobry. Nazywam się Barbara Wieczorek i chciałam zapytać o uliczkę odkrywkową, która już, znaczy połowa tej uliczki była zrobiona z płyt, a jeszcze o tą drugą połowę. Po prostu na posesję mi woda wchodzi. Ja już byłam w prezydium kilka razy. No i prawdopodobnie ma być to zrobione, no ale jak są opady deszczu, to wszystko mi na podwórko wchodzi, także nie mamy przejścia. A tam są starsze osoby, które po prostu nie mogą przejść. Dziękuję. Będziemy, już odpowiem, już sekundę odpowiem. Będziemy sukcesywnie wykonywać te utwardzenia tych ulic, które jeszcze nie są utwardzone. Jest jeszcze z tym niestety nie tak dobrze, jest lepiej, a jeszcze nie tak, żebyśmy byli zadowoleni. W każdym razie w tym roku wiem, że będziemy chcieli zrobić dwie, może trzy ulice utwardzić. To mówię Państwu uczciwie, bo na tyle nam pieniędzy starczy. Bo i tak to będzie sporo milionów wydanych na tą dzielnicę. Na pewno będzie to ulica Bogumiła. To jest ulica, przy której jest dość dużo mieszkańców i chcemy tą ulicę utwardzić. A o kolejnych, no to Państwu będziemy mówić sukcesywnie. W najbliższych tygodniach na pewno tę decyzję podejmiemy, bo chcemy już ogłosić przetarg na utwardzenie ulic nie tylko tutaj w naszej dzielnicy, ale również w innych dzielnicach naszego miasta, bo też przypomnę, że to nie tylko ta dzielnica jeszcze ma niestety drogi nieutwardzone, jest sporo tych dróg nieutwardzonych i musimy te środki równoważnie wydawać, żeby nie było tak, że wydajemy tylko i wyłącznie w jedno miejsce, ale musimy i w części północnej, w części zachodniej miasta, w części południowej też dość dużo ulic jest nieutwardzonych. Tomaszów jest no tak usytuowany, dość jest rozległym miastem, więc jeszcze i tak dużo jest do zrobienia w tym zakresie. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Przygotowujemy taki plan i mam nadzieję, że uda się wszystkie ulice, że na koniec tej kadencji wszystkie ulice będą już zrobione. I tutaj naprawdę to nie jest jakieś... My autentycznie o to się staramy i wierzę w to, że to się uda. A to jest, powiem tak, żebyście Państwo wiedzieli, o jakich pieniądzach mówimy, bo mówimy o drogach gminnych za średnio dzisiaj w cenach od 80 do 100 milionów złotych. To są takie pieniądze. I mam nadzieję, że to się uda zrobić, a pamiętajmy, że jeszcze z tyłu głowy cały czas mamy obwodnicę, bo musimy sobie poradzić z tymi ciężarówkami, które rozjeżdżają te drogi, które zostały wybudowane, a widzicie, że dość dużo dróg udało się w ostatnim czasie wybudować. Dróg i rąk w mieście jest to wynikiem współpracy powiatu, miasta, ale też nie działoby się to, gdyby nie środki zewnętrzne, gdyby nie środki rządowe czy środki europejskie. Proszę o kolejne pytanie. Pewnie. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Ja bardzo proszę, jest regulamin przy głównym wejściu. Regulamin wskazuje, że nie wolno wjeżdżać rowerami, nie wolno wprowadzać zwierząt. Tam jest wszystko wypisane. Ja bardzo proszę, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać, wózkami też. To jest wieżnia po to, żeby po prostu biegać, a nie jeździć jakimiś sprzętami. Ja bardzo proszę zwracać na to uwagę. Czekaliśmy na to boisko wiele, wiele lat. I ja naprawdę chciałabym cieszyć się z Państwem i korzystać zgodnie z przeznaczeniem z tego boiska, a nie po to, żeby to boisko zostało za chwilę zniszczone. Nas to naprawdę wiele kosztowało i miasto włożyło wiele środków i z Ministerstwa Turystyki i Sportu dostaliśmy dofinansowanie. Cieszymy się, że to boisko jest. Będzie służyło nam, naszym dzieciom, naszym wnukom, a nie po to, żebyśmy teraz już za chwilę zniszczyli to boisko. Bardzo proszę. A faktycznie, proszę Państwa, to boisko jest uzbrojone w bardzo dobrą nawierzchnię. Bieżnia jest, warto sobie nawet zdjąć buta i zobaczyć, że jest miękka i spokojnie można na niej biegać, nie narażając stawów, tak jak to biegamy po chodnikach, czy dobrze jest włożyć sportowe obuwie i nawet czy szybkim spacerem przyjść tutaj i na pewno będzie to bardziej zdrowe dla naszych stawów, dla naszych kości, niż chodzenie po chodnikach. Bardzo proszę. Dzień dobry. A ja chciałam zapytać jakieś rozwiązanie przy ulicy Robotniczej Maczewskiego. Chodzi o przejście od strony sklepu na niebieskie źródła, czy na przystanek autobusowy. Jest tam tak niebezpiecznie, że przejście czasami się stoi kilka minut w lewo, w prawo, w lewo, a w godzinach wieczornych, później popołudniem, na zakręcie to tylko słychać piski, rozwalane są słupki. Był przypadek wjechania delikatnie w płot. Dzieci chodzą do szkoły, nie ma tam częściowo chodnika przy sklepie. No uważam, że powinien być ten problem w jakiś sposób troszeczkę rozwiązany, chociażby jakieś progi właśnie zwalniające na zakręcie. Oj, wiem, że o progi zwalniające to akurat w tym miejscu nie będzie łatwo, dlatego że przepisy na to niestety nie pozwalają. To jest droga powiatowa, po której jeżdżą autobusy. Jedyne, co tam można byłoby zrobić, i taka była kiedyś, była kiedyś taka opcja, ale to już bardzo dawno temu. Ona niestety się nie ziściła z uwagi na to, że nie było gruntów, które by były własnością Skarbu Państwa. Były to grunty prywatne, bo był taki zamiar, żeby tam powstało rondo. Chyba nawet jakaś koncepcja tego ronda w Starostwie Powiatowym była. Niemniej jednak wiem, że to jest niebezpieczne skrzyżowanie. Na pewno będą tam prowadzone inwestycje, które będą miały na celu spowolnienie ruchu, bowiem wspólnie z powiatem, to deklarowaliśmy też udział naszych środków miejskich, chcemy wybudować ciąg rowerowy, ścieżkę rowerową, no pieszo-rowerowy może nawet nie będzie tak bardzo przeznaczony dla pieszych, jak właśnie dla rowerzystów, w kierunku zalewu, w kierunku Smardzewic, więc na pewno tutaj też to skrzyżowanie będzie objęte naszą troską. Szkoda, że się nie udało tego ronda zrobić, ale mam nadzieję, że w sytuacji, kiedy powstanie obwodnica i ten transport ciężki, bo on jest tutaj najbardziej uciążliwy, zostanie wyprowadzony z miasta, wówczas problem zniknie. Niemniej jednak, z tego co wiem, to pan starosta ostatnio prowadził bardzo ciekawe rozmowy i jest pewne rozwiązanie, żeby odciążyć ulicę Modrzewskiego, ale może to lepiej, żeby pan starosta o tym powiedział. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, pojawiła się rzeczywiście taka koncepcja, żeby wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych, które jadą na Białą Górę i z Białej Góry, bo to jest jakby podstawa, patrząc na te wszystkie zagrożenia z ciężkim transportem. Jestem przekonany, że ta koncepcja może się ziścić w konkretną inwestycję. I zakładam, tutaj patrzę na panią dyrektor, że w przeciągu 2 lat jesteśmy w stanie wyprowadzić, czy stworzyć taką mini obwodnicę, która spowoduje, że samochody ciężarowe już przez osiedle Ludwików nie będą jeździć. Myślimy tutaj o ulicy Modrzewskiego, dalej w kierunku mostu na Pi-
Pilicy i dalej świętego Antoniego, którzy się skręcają w Bartosza Głowackiego. Nam serce krwawi, za parę milionów wybudowaliśmy piękne rondo u zbiegu ulic Mazowieckiej, świętego Antoniego i Sikorskiego i dzisiaj widzimy, że ten ciężki tabor już to rondo rozjeżdża. Jeśli nie poczynimy żadnych kroków, to w przeciągu, myślę, 3-4 lat będziemy mieli jednak spory, duży kłopot, a to, co tak ciężko wypracowane, zostanie zmarnotrawione. Także w tym kierunku nasze działania będą szły, w zasadzie to już idą i chcemy, żeby bardzo szybko doprowadzić do realizacji tej obwodnicy, szczególnie tutaj w tej części miasta. Proszę Państwa, też musimy pamiętać o tym, że po jakichś drogach trzeba jeździć, tak? I nie wolno też uniemożliwiać transportu po tych drogach, które do tego mają służyć, więc trzeba wybudować ewentualnie zastępcze drogi, czyli tak jak w tym wypadku drogę łączącą drogę 713 ze Smardzewicami i odciążyć to miejsce, więc to już nie nasza rola, bo droga będzie poza miastem, ale my mamy dużo ważniejszą sprawę na drodze, bo budowa dwóch wiaduktów i obwodnica północna miasta i to nam teraz spędza sens powiek, a to, żebyście też Państwo mieli mniej więcej świadomość, o jakich pieniądzach mówimy, to jest wydatek rzędu 250 milionów złotych. To są pieniądze niewiele mniejsze niż roczny budżet całego miasta, z wydatkami na wszystko, na oświatę, na sprawy społeczne, na wszystko, włącznie z dotacjami, z subwencjami, więc to nie lada wyzwanie, ale jestem przekonany, wierzę w to, że uda się to zrealizować. Nas na to na pewno nie stać, ale przy życzliwości instytucji zewnętrznych pieniądze się znajdą. Jakoś święty Antoni, bo jest patronem miasta i powiatu, teraz obchodziliśmy jego uroczystość, gdzieś tam nas wspiera, więc myślę, że i w tej kwestii też nie pozostawi nas samych sobie. Proszę jeszcze o pytanie. Chciałem spytać, bo jest mowa o trzech ulicach, a co z ulicami Ireny, Jerzego, Ignacego? Ja mówiłem o trzech ulicach i ulicach wewnętrznych. Proszę Państwa, tak słabo byłoby, gdybyśmy zrobili Jana, Edwarda i Grażyny i wjeżdżali w te ulice z piachem i błotem z ulic tych wewnętrznych. W sytuacji, gdyby tak było, to studzienki kanalizacji deszczowej byłyby non-stop zapychane. Dlaczego tak się dzieje? Projekt jest... Zresztą o projekcie powie dokładnie pan dyrektor Adam Koziełek, dyrektor Wydziału Inwestycji. Natomiast ja mogę powiedzieć krótko. Te wszystkie ulice prostopadłe do ulicy Ludwikowskiej, one mają nam służyć jako tak zwane zlewnie wód deszczowych, zlewnie wód opadowych. Ale one oczywiście muszą mieć odpowiednie parametry. To nie mogą być takie ulice, w których już jest, załóżmy, jakaś instalacja i ta deszczówka niekoniecznie jeszcze nam się zmieści. Więc docelowo chcemy, żeby to były właśnie między innymi ulica Jana, między innymi ulica Grażyny, między innymi ulica Celiny, ulica Barbary. To są te ulice, gdzie spokojnie tego typu instalacje można wybudować i takie zlewnie wody, którą później odprowadzamy do tak zwanej, mieszkańcy Ludwikowa będą wiedzieli, o co chodzi, do tak zwanej strugi. Oczywiście poprzez separator, bo to musi być woda już oczyszczona. One muszą sobie spokojnie, ta woda może spokojnie spłynąć. Skończy się kłopot z wodą w piwnicach, bo wiem, że takie sytuacje często na naszym osiedlu występują, a pan Adam powie więcej o tym projekcie. W zasadzie wszystko zostało prawie powiedziane. Ulic będzie 11 zrobionych. W tym etapie początkowym to są te trzy główne ulice, natomiast wszystkie wewnętrzne zamykające się między Edwardem i Jana to są ulice, które też będą realizowane. Wszystkie będą odwodnione, więc nie będziecie Państwo mieli problemu z brodzeniem w wodzie albo jazdą po błocie.
Na początku te dwie pierwsze, czyli Jana i Grażyny, to są główne ulice, które będą przyjmować wodę, więc one będą realizowane w pierwszej kolejności. Natomiast wszystkie pozostałe konsekwentnie, albo w technologii asfaltowej, albo w kostce, w każdym bądź razie wszystkie te ulice wewnątrz, łącznie 11, będą realizowane, więc myślę, że ta część osiedla Ludwików będzie miała zupełnie nowy kształt, wygląd i mieszkańcy chyba będą mieli raz na zawsze rozwiązany problem dojazdu. Część płyt, która w tej chwili na tych ulicach się znajduje, bo takie już zostały ułożone, zostanie przeniesione na inne, więc na dobrą sprawę może się okazać, że problem dróg w osiedlu Ludwików w tej części będzie całkowicie załatwiony. Dokładnie, warto powiedzieć, że te płyty, które są w tej chwili, to będą użyte do utwardzenia innych ulic. Tak przynajmniej doraźnie na już w naszym osiedlu. Proszę Państwa, dlatego rozpocząłem to spotkanie od tej problematycznej sytuacji, o której powiedziałem, która jest naprawdę dużym moim zmartwieniem. Pojutrze, tak Tomku, pojutrze jedziemy do Łodzi, do Polskiej Spółki Gazowniczej po to, żeby jeszcze rozmawiać na ten temat, żeby spółka nie odchodziła od pomysłu dalszej gazyfikacji naszej dzielnicy. Mamy taki pomysł stworzenia holdingu wewnętrznego, czyli miejskiego, który może podjąłby się tego zadania, ale to też trwałoby jakiś czas z uwagi na to, że do budowy instalacji gazowej potrzebne są niestety osoby spełniające określone wymogi i mające określone uprawnienia. To nie jest taka prosta sprawa, więc... Ale przecież budujemy we własnym zakresie sieci ciepłownicze, budujemy we własnym zakresie jakimś mniejszym sieci kanalizacyjne. Mamy brygadę zarówno w jednej, jak i w drugiej spółce miejskiej, więc dlaczego nie poszerzyć ich kompetencji tak, aby mogli budować również sieci gazownicze. Taki wariant również rozważamy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby budować już takie docelowe ulice bez sieci gazowniczej. Dlatego liczę na to, że te sieci gazownicze powstaną i będziemy mogli dalej rozbudowywać tą sieć dróg, takich dróg, o których pan Adam powiedział, takich już noc spełniających wymogi XXI wieku na całą naszą dotychczas zapomnianą dzielnicę. Także mam nadzieję, że wszystko się uda. Proszę jeszcze o pytanie. A, proszę Państwa, bo tutaj też pan chciał spytać o to, ale to bardzo dobry temat, który pan poruszył. Kwestia śmieci, bo tutaj była mowa o śmieciach. To jest niezwykle ważna rzecz. I otóż wiecie Państwo, w jakiej byliśmy sytuacji postawieni przez firmę, która tym wywozem nieczystości się zajmowała. Mieszkańcy musieli zapłacić dość duże pieniądze. Podjąłem, myślę, dość odważną, ryzykowną decyzję, ale co do której nie mam wątpliwości, o tym, żeby miasto samo zajmowało się śmieciami. Tak więc przygotowujemy się do tego sukcesywnie. Zresztą gdzieś na którymś spotkaniu powiedziałem wprost, że jeżeli do końca kadencji ceny znacząco nie spadną, jeśli chodzi o odpady, to ja na pewno nie będę się ubiegał kolejny raz o urząd prezydenta. Także traktuję to naprawdę bardzo poważnie i bardzo priorytetowo. Uważam, że nasza tomaszowska gospodarka odpadami, nasz pomysł realizacji tego zadania będzie zadaniem bardzo, bardzo skutecznym i dobrym. Na czym to polega? No, samochody już mamy przetarg ogłoszony, tak panie Tomku? Już jest otwarty przetarg, także tutaj nie obawialiśmy się, że może być jakiś sabotaż, że będzie nam ciężko kupić samochody, ale nie będzie nam ciężko. Będą nowe samochody, ekologiczne samochody, które będą wywozić te odpady. Przygotowujemy się, bo całym systemem gospodarki odpadów w Tomaszowie będzie zajmowała się spółka wodno-kanalizacyjna. To na jej barkach będzie cały ten proces przebiegał. Ale w ramach tego dużego zadania chcemy stworzyć również regionalną instalację przetwarzania odpadów. Niewykluczone, że będziemy szukali pieniędzy po to, żeby Państwu, wszystkim mieszkańcom płacić za niektóre odpady, tak jak to się dzieje na Zachodzie. Ale żeby płacić za niektóre odpady,
czyli te wartościowe, te odpady kaloryczne, muszą powstać konkretne instalacje w Tomaszowie. Musi powstać biogasownia. W przyszłym tygodniu przyjeżdża delegacja z Warszawy, która ze mną będzie rozmawiać również na te tematy dofinansowania tych działań ze środków rządowych. Chcę Państwu powiedzieć, że również nie zrobilibyśmy tego sami, gdyby nie wsparcie rządu, gdyby nie wsparcie spółek Skarbu Państwa, które w te inwestycje chcą wejść swoimi udziałami. To po pierwsze nam daje gwarancję tego, że to się powiedzie pod względem finansowym, ale to też pokazuje, że jako samorząd, jako Tomaszów Mazowiecki jesteśmy wiarygodni. Spółki typu Orlen, spółki Skarbu Państwa nie z każdym chcą współpracować, nie każdemu chcą dać pieniądze na realizację tych przedsięwzięć. Chcę Państwu powiedzieć, że lada moment pewno podpiszemy dużą, dużą umowę na dziesiątki milionów złotych na budowę własnego ujęcia wody, na budowę własnych studni głębinowych, jeśli chodzi o zaopatrzenie wodę. I tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił nam taką promesę i prawdopodobnie będziemy wspólnie udziałowcami w tym nowym przedsięwzięciu, ale właśnie po to, widząc co się dzieje w Skierniewicach, widząc co się dzieje również u nas w niektórych miejscach, gdzie tej wody przy takim dużym zużyciu, przy suszy zaczyna brakować. Jak myślicie Państwo, o ile wzrosło zużycie wody teraz w ostatnich tygodniach? My tą wodę, jeśli chodzi o Ludwików, mamy, czerpiemy ze studni głębinowej Białobrzega. Niektórzy narzekają, że jest to woda, no bo faktycznie ona jest troszkę, ma dużo wapnia, prawda, i się osadza ten biały osad na czajnikach i wszyscy o tym wiemy, tak? Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o walory inne tej wody, takie jeśli chodzi o zdrowie, walory smakowe, to jest woda bardzo dobra. Jest jest na pewno w Tomaszowie najlepszą wodą, ale ta studnia też jest niewydolna i tam planujemy taką doraźną za 600-700 tysięcy inwestycji, która pozwoli nam tylko i z tej studni to wydobycie tej wody zwiększyć, niż jest to dotychczas i ten problem z ulicy Kwarcowej, czy tamtych ulic, gdzie wiem o tym, że w momencie, kiedy włączane są na niższym poziomie urządzenia do podlewania, to tam zaczyna tej wody brakować i ten problem zostanie już wtedy rozwiązany. Ale tu nie chodzi o rozwiązanie problemu tylko jednej czy dwóch ulic. Tu chodzi o rozwiązanie problemu całego miasta. My dzisiaj, jak ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to chcę jeszcze raz powiedzieć. My dzisiaj kupujemy wodę z Łodzi, ale tak naprawdę to jest woda z Tomaszowa Mazowieckiego. To jest woda z tego ujęcia przy moście. Jak widzicie Państwo, tam jest takie ujęcie. To jest ujęcie należące do spółki wodnej w Łodzi. I to, ile Łódź życzy sobie za to, żebyśmy za wodę zapłacili, no my musimy płacić. Ja liczę też się z tym, że jak uda się to ujęcie własne wybudować i studnie głębinowe, to za tą wodę też będziemy płacili mniej. Ktoś powie, no ale po co budować ujęcie, skoro jest ujęcie, to nie można się jakoś dogadać. No, proszę Państwa, do końca jeszcze liczę na to, że się uda dogadać. Kilkakrotnie byłem u Pani Prezydent w Łodzi i taką ofertę nawet ostatni raz byłem półtora tygodnia temu. Ten czas tak zasuwa, że nie pamiętam nawet, ale pół tydzień, może 10, może 11 dni temu i ponowiłem naszą ofertę, że chętnie usiądziemy do stołu i dogadamy się co do formuły, w jaki sposób przejąć tą spółkę, tak żeby pracownicy nie stracili pracy, ale tak żebyśmy my mieli wpływ na to, jakiej jakości jest woda i żebyśmy mogli też inwestować w tą spółkę i w to ujęcie wody. Miał się do mnie odezwać dyrektor z WIK-u Łódzkiego, do dzisiaj się nie odezwał, więc nie mogę traktować tych rozmów poważnie i nie mogę czekać nieskończoność, aż ktoś tam raczy powiedzieć, że dobrze, może coś tam zrobimy. Nie. W takim razie nie szukamy, mamy inne rozwiązanie, będziemy budować własne ujęcie, też na Pilicy i będziemy samowystarczalni, jeśli chodzi o wodę. Ale też będziemy dywersyfikować, bo powiedziałem, że to będzie i ujęcie, ale będą też studnie głębinowe. Proszę jeszcze o pytanie, ja tak rozszerzyłem od gospodarki odpadami do tych poszczególnych innych rzeczy. Panie Prezydencie,
chodzi mi o taką sprawę, program Pilica. Orientuję się panu, o co chodzi, przecież tam jest dżungla, w tym mieście mamy dżunglę. Nikt się tym nie zajmuje, już mamy Wody Polskie i Wody Polskie nic nie robią, nie wycinają tych haszczy. Tam jest, to po prostu komary, to wszystko to się tam. I miasto nic nie ma zamiaru robić, czyli ta powinna być pogłębiona, starożytna, powinny być zasypane piachem, tak żeby były plaże, kiedyś były od Wysówki do tego mostu były same plaże, a dzisiaj nie ma jak wejść do wody. No ale teraz tam rewitalizujemy przystań miejską i pewno... Nie wiem, czy pan był tam w okolicy, ale tam już to miejsce zmienia się nie do poznania. Jak byliście państwo w naszym nowo oddanym parku Bulwary, no to tam będzie podobnie, a niektórzy twierdzą, że jeszcze ładniej. I te plaże wzdłuż, w zasadzie od tej przystani do naszej plaży, za tym postawionym takim budynkiem, który ma być hotelem, na pewno będą przywrócone do stanu używalności i mieszkańcy będą mogli tam wypoczywać. Jeśli chodzi o całą Pilicę, no to niestety, jako tutaj Urząd Miasta nic nie jesteśmy w stanie zrobić, bo tak jak pan dobrze powiedział, że to jest kwestia Wód Polskich i my nawet gdybyśmy chcieli, to nie możemy nic zrobić. A zgadzam się z panem, że faktycznie powinno się pogłębiać rzeki, powinny one nie tylko służyć w celach rekreacyjnych, ale może nawet w celach transportowych. Tym bardziej, że trzeba szukać różnych możliwości transportu materiałów poza drogami, poza koleją. W 100% się zgadzam, ale z tego co wiem, to dużo się w tym zakresie w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o inne regiony, jeśli chodzi o odróżnienie wielu rzek w Polsce. No, chociażby ta inwestycja wielka, największa w Polsce, budowa kanału Elbląskiego przekop Mierzei Wiślanej, to właśnie temu ma służyć, żeby z rzek różnych dowożono i przez kanały dowożono towary. Bo to jest, okazuje się, zapomnieliśmy o tym, ale bardzo, bardzo tani środek transportu. Za mało się dzieje, pełna zgoda. Jak będę mógł gdzieś komuś zwrócić na to uwagę, to może pan być pewien, że to zrobię. To w takim razie, jak nie ma pytań, to serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś nie chciał zadać pytań publicznie, to ja jeszcze z państwem jestem tam na dole, więc będziemy mogli sobie porozmawiać o tych sprawach dla naszego miasta, dla naszej dzielnicy ważnej. Serdecznie państwu dziękuję i zapraszam.